Teatralna Wiosna to przegląd teatralny organizowany przez Bibliotekę Centrum Kultury już od wielu lat. 21 maja odbyła się kolejna jego edycja. Podczas tego przeglądu wystąpili przedstawiciele szkół z Piekoszowa, Micigozda i Szczukowskich Górek. Ciemno. Mamo.
strzelła przed kominkiem. Iskry wesoło strzelały i co róż je nam skakiwało na sam środek pokoju. Co, smutno ci miała? Nie masz się z kim bawić? Ja nigdy nie mam się z kim bawić. Zawsze bawię się sama. Ale powiedz, z kim ty jesteś? No, można powiedzieć, że jestem dobrą wróżką, choć na to nie wygląda. Jeżeli jesteś dobrą wróżką, to znaczy, że możesz spełnić moje życzenia. Ojej, mogę spełnić wiele życzeń. To proszę, spełnij moje życzenia. No i tak wiele chcę. Drogę, nobelaki, łyżwy. Śledku modelemu, nie tak prędko. Lubisz zabawki, prawda? No to się pobawimy. Spełnię 6 twoich życzeń. Jeśli zdążysz je wymówić. Z kominka, wyskają mi z kielki. Ty musisz zobaczyć to najpiękniejszą, w tym momencie, kiedy te życzenie na głos. Jeśli okaże się, że to nie jest tak piękne życzeń, życzenie się nie spełni i szansa przepadnie na zawsze. Wtedy pozostanie się już tylko 5, te 4, 3, 2 i ostatnie. A nie zostanie ci żaden z życzeń. Ale to taka zabawa, ale to przecież bardzo lubisz zabawę. Spraw iskierko kochana, żeby ona, żeby moja koleżanka, ojej, nawet nie wiem, jak mam na imię. Tak, iskierko, wiesz przecież, że aby zawsze mogła oglądać śliczny dom, świetny w naszej okolicy, jego fale delikatnie uderzające w brzeg. Jaka byłam śmieszna, chciałam na nim. Jaka śmieszna. Ja widzę, widzę. Tak, tak. Zaraz was ktoś powie, że cuda zdarzają się tylko w bajkach. Ale każdy z was może stać się małą iskierką i rozgrzać serca innych, aby zauważyli drugiego człowieka, który wskutek swojego kalectwa wolniej biega, słabiej się uczy, a może różni się wyglądem. Możecie sprawić, że osoby niepełnosprawne spojrzą na świat inaczej. Gwarantujemy, korzyści będą obustronne. Wy poczujecie się potrzebni, może odnajdziecie w nich przyjaciela. Oni uwierzą, że życie jest piękne i warto żyć. Tego wszystkim wam życzymy, abyście poczuli się potrzebni i pomagali ludziom niepełnosprawnym, których życie jest niejednokrotnie trudniejsze, po nitce do kłębka, czyli o tym historia cała, jak się mama na nerwy pochorowała. Snuj się, snuj bajeczko. Nie bajeczko, tylko niteczko. Niteczko, a było to tak. Niedaleczko mieszkała mama z córeczką. Ewunia, chociaż mała, swej matce pomagała.
się o świecie. Komisja oceniająca występy w dość szybki sposób podjęła decyzję i już po chwili mieliśmy wybranych zwycięzców. Pierwsze miejsce w kategorii klas 4-6 zdobyła przedstawiająca monodram Wiktoria Kusińska. Stopień niżej uplasowali się przedstawiciele szkoły ze Sztukowskich Górek oraz reprezentanci podstawówki z Micigozda. Nagrodę specjalną za jedyny, ale jakże oryginalny występ w kategorii klas 1-3 otrzymali uczniowie ze szkoły podstawowej w Piekoszowie. Doceniliśmy talent aktorski i wokalny jednej z uczennic Piekoszowa, Antosi Syski, która doskonale zaprezentowała się na scenie, za co otrzymała tytuł osobowości aktorskiej. Dziękujemy także nauczycielom i rodzicom, którzy przygotowywali dzieci do udziału w przeglądzie.